10 marca z Ewangelii Świętego Mateusza. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Zaufanie. Zaufanie, jak często codziennie Bóg ufa mi. Ale i ludzie nam ufali. Zobaczmy, młody chłopak dopiero otrzymuje prawo jazdy. Ojciec daje mu samochód. Masz, jedź ze znajomymi, z przyjaciółmi na wycieczkę. Zaufanie. Nauczyciel mówi, masz, poprowadź. 5, 10, 15 minut lekcji. Daje zaufanie. Kierownik budowy nowemu pracownikowi mówi, poprowadź tę budowę przez kilkanaście minut, przez pół dnia. Daje zaufanie. I tak można byłoby tu tych przykładów wymieniać bardzo dużo. Moi drodzy, Bóg również nieustannie daje nam takie zaufanie, chociaż nieraz się na nas zawiódł. My zawsze mu obiecujemy, mówimy, Panie Boże, daj mi jeszcze jedną szansę. Daj, jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz postanawiam poprawę, jeszcze raz obiecuję, że się zmienię. On daje nam. Daje nam codziennie, każdego dnia, kiedy wstajemy, daje nam taką carte blanche, białą kartę życia, abyśmy na nowo ją wypełnili. To miłość Pana Boga jest tak ogromna, że On nas nigdy nie przekreśla. Nawet jeśli upadniemy, grzechy nas przygniotą, to On podnosi nas i mówi, idź, idź dalej, walcz. Walcz o siebie. Nigdy nie mówi, jesteś przegrany, ty jesteś nieudacznikiem, kimś najgorszym. Nie. Bóg zawsze widzi w nas to, co najpiękniejsze. Bóg nawet poprzez te nasze grzechy, które mamy, te nasze słabości, próbuje je rozkopać w nas, przesunąć, żeby wydobyć to, co pięknego i pokazać mi, zobacz, mówi, masz to, idź dalej. Masz w tyle w sobie dobra, piękna. On nigdy nas nie przekreśla, zawsze nam ufa. Zawsze daje nam nadzieję. A my często przekreślamy tą naszą rolę bycia chrześcijaninem, człowiekiem wierzącym. A już nie mam siły, już gdzieś ta modlitwa, już nie mam siły się modlić. Odpuszczam sobie tę modlitwę, spowiedź, msza święta. Nasze nawrócenie, już nie mam siły walczyć. My tak łatwo to wszystko przekreślamy. Nie potrafimy nawet sobie zaufać. A może warto, bo ufa jeszcze ten, który na mnie czeka. Który zawsze, ku któremu się zwrócę i powiem, Panie Jezu, ja już nie daję sobie rady. Podaj mi rękę, pomóż mi, poprowadź. Tylko właśnie wyrzućmy z siebie ten egoizm, tego pychę, tą pychę i nie mówmy, ja sobie sam poradzę. Nie, zaufaj. On jest, On chce z tobą iść. Tylko wyciągnij swoją dłoń. Ten wielki post jest po to, żeby dostrzec w sobie te swoje słabości, te swoje upadki, tą swoją grzeszność i pozwolić poprowadzić się Panu Jezusowi, żeby On mnie prowadził tymi drogami mojego życia, bo On mi ufa, bezgranicznie mi ufa, bo mnie kocha. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.